nasz pierwszy dzień w Paryżu. Mamy parę, powiedzmy, planów na dzisiejszy dzień. Teraz szukamy jakiegoś spotu, żeby coś sobie zjeść na śniadanie. Rozpoczynamy dzień w Paryżu i tu jest naprawdę na każdym kroku przepięknie. Jest ponoć jakieś Centre Pompidou, ale nie wiem, czy ja... Nie, to ja źle wymawiam, ale... Centre Pompidou. No generalnie to jest... Może, a to jest jakieś może, że wodociągi? Nie wiem. Pierwszy croissant był przepyszny, taki mięciutki, maślany, naprawdę był obłędny. Ja jeszcze sobie zamówiłam, nawet nie wiem co, to był taki niby warkocz z czekoladą, ale czuć było, że nie jest sama czekolada, był naprawdę przepyszny, jestem w szoku. Zapłaciłam niecałe 4 euro za te dwie rzeczy. Za mną jest Louvre, a teraz idziemy do muzeum. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Muzeum d'Orsay. Musée d'Orsay. Przepraszam, jeżeli kaleczę nazwę. Jesteśmy tutaj obok Louvre, ale teraz mamy... Louvre w ogóle mamy zaplanowane na inny dzień. Jest to dokładnie 4 września. Więc jeszcze musimy poczekać 2 dni, aż tam będziemy. Ale się tym nie przejmujemy, ponieważ idziemy jeszcze do innych pięknych muzeum. Na każdym kroku tutaj jest tak pięknie, że... Tak, jest bardzo dużo biegających, jeżdżących rowerami. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Otyłość jest tutaj bardzo mała z tego, co widzę. I to mnie cieszy. To mnie cieszy, że ludzie się ruszają. Łapią życie i te sprawy. No. Bardzo piękny obraz, tutaj przychodzimy akurat. Cały czas coś jest. No niestety jest to troszkę... Pode mną jest miasto, a przede mną jest ogromny obraz miasta. Mama didn't raise no bitch. I'm not trying to make things situation different than it is. Mama didn't raise no bitch. If you're coming, tell me that shit. You don't know the way it is.
Anna chciała powiedzieć, że jesteśmy w Muzeum Rodin. W Muzeum d'Orsay było pięknie, nie, więc ma nadzieję, że tutaj też. Jesteśmy w Muzeum Rodin i zaczynamy zwiedzanie. No dawaj, jest dobrze, widać cię. Tak, widać mnie. Tak, widać, no widać cię. Let's go. Zaczynamy. Jedzenie, z którym walczyłem, żeby je zjeść, dosłownie walczyłem, nie mówię dosłownie. Kosmetyczne flaki, sam tłuszcz, no było szczerze dawno, nie zjadłem czegoś tak okropnego i kosztowało 12 euro. A ja wziąłam deser, który był okropny, ja go nie zjadłam. Jadłam też normalne jedzenie, tak jak Kuba wcześniej, bo sobie zamówiliśmy jeszcze deser. To smakowało okropnie po prostu. Zapłaciliśmy za karafkę 4,60. Miała być darmowa woda, a okazało się, że jest płatna. Już nie chodzimy do bulionu. Nie. Ja dostawię... Powiem wam, że masakra z tym bulionem. Niby tańsza opcja, ale nie polecam. W sensie nam nie smakowało. My po prostu mamy chyba, nie wiem... Ale ty miałaś dosyć spoko rzeczy, chyba. Ten deser był okropny. A kurczak jest bezpieczny bardzo. Kurczak, ja miałam kurczaka, był bezpieczny, ale... Ten deser był okropny, naprawdę. Najgorszy deser ever, a ja sama robię desery i ja wiem, co jest dobre. Practically invented being nonchalant for fun.